Dzień dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Przewodnika po Sekiro. W tym odcinku zaczniemy sobie progresować fabułę. Wyczyściliśmy już wszystkie lokacje podwodne na ten moment gry. Pokonaliśmy każdego bezgłowego oraz wojownika Shichimena. No i teraz przyszła pora na zebranie ostatniego kamienia fabularnego i będziemy dalej progresować fabułę. Dobra, zacznijmy. Jestem przy posążku mniszki, to jest wejście do jaskini ślubnej. Teraz schodzimy na dół, zbieramy kamień. Przed nami znajduje się jeszcze jeden palankin. I to jest też miejsce, do którego przyjdziemy później. Z tego miejsca właśnie będziemy w stanie przejść do Fountainhead Palace. Ale jeszcze za szybko, dlatego po prostu pamiętajcie, że tu będziemy musieli wrócić. A zaraz obok na stole mamy notatkę oraz właśnie kamień. Kamień ochronny. Kamień znaleziony na ołtarzu położonym w głębi wsi Wodnego Ludu. Kamienie pojawiają się czasem w ciałach tych, którzy od dawna piją ze źródlanego strumienia. W kapliczce małżeńskiej ofiary pachnący kamień pomyślności. Jeden ze składników kadzielnicy, których boski potomek potrzebuje do zerwania nieśmiertelności. I zaraz opuszczam notatkę. Ołtarz kamienia ochronnego. Tego typu kamienie ochronne są szczęśliwym znakiem, słodko pachnącym darem ślubnym. Palankin czeka z otwartymi ramionami. No i na razie tyle. Na razie możemy się stąd wracać. I teraz skoczymy do Kuro. Mamy trzy przedmioty, wszystkie, które potrzebujemy właśnie do sprogresowania głównej fabuły. I po pokonaniu głównego bossa trzymamy kolejny. I to jest też moment, w którym moglibyście wybrać sobie zakończenie i skończyć grę szybciej, jeśli taka jest wasza wola. I teraz, jeśli zebraliśmy lotos, zebraliśmy pachnący kamień, no i oczywiście ostrze śmiertelności, to jeśli spróbujemy wrócić do zamku Ashiny, to zobaczcie, że wszystkie ogniska zostały wyłączone. Wszystkie posążki, sorry. Mamy tylko jeden działający, czyli wejście do opuszczonego lochu. W tym momencie fabuła została sprogresowana i możemy na razie wrócić do zaniedbanej świątyni. Tutaj będziemy mogli pogadać właśnie z tym kupcem, z Fujioką i on nam powie, że coś się troszeczkę zmieniło. Poza tym jest też szansa, że spotkamy Emmę u rzeźbiarza. I faktycznie Emma siedzi przy rzeźbiarzu. Na razie nie musimy tam wchodzić. Pokażę wam, że Emma faktycznie też przed nami coś ukrywa i będzie ukrywać w wielu przypadkach. Nie wchodźcie do środka. Obchodzimy sobie po prostu dookoła cały budynek. I tutaj mamy małą dziurwę. Możemy podsłuchać rozmowę. Orangutan. The central forces are here. Are they now? They never change their thieving ways. Are the flames still burning? Emma, the answer to that isn't going to change. I could carve Buddha idols for all eternity, and the flames of hatred would still rage on. The most I can do is keep them in check. Orangutan. What is it? If the time ever comes, then I'll... I have Buddha to carve. Goodbye. Ci zajdzie taka potrzeba. Chodzi o to, że Emma będzie walczyć po prostu i bronić Ishina, czy też samego boskiego potomka. No i przy okazji wiemy też, że Emma wie, że rzeźbiarz to jest ten orangutan, który na samym początku dał jej kulkę ryżu. Teraz jeśli wejdziemy do środka, pogadamy z Emmą. Master Wolf, you're here too. I've always enjoyed the sound of a Buddha being carved. So I stop by this place every now and then. To Emma nie chce nam powiedzieć, dlaczego tutaj jest. Nie, ona przyszła tutaj pogadać z rzeźbiarzem centralnej władzy, czyli o czerwonych strażnikach, którzy weszli do zamku Ashiny i próbują właśnie zinfiltrować cały zamek. Ukrywa przed nami kilka informacji i to też zobaczymy nawet za chwilę, gdy dojdziemy już do samego Ishina. No i po prawej stronie możemy pogadać jeszcze z Fujioką. Hey there, friend. Still have some... Looks like that damned near immortal samurai has finally gone and died. I tell you, I don't understand what goes on in the mind of an honest samurai. If you're not gonna die, you should go off and enjoy yourself. Anyways, nice job, friend. I'm sure he went to heaven. No i jeśli udało wam się również odebrać życie Hanbeiowi, to mamy właśnie taki flavor text dotyczący samego Hanbeia. Oh, so you're looking for goods instead of info, huh? I've always had sticky fingers, I guess. I end up collecting lots without really noticing. I got fed up with all the offerings and memorials, so I left the mob. But when I see a dead body, I can't leave it unpilfered. Besides, property can belong to anyone, right? Hey, friend. If you're going to Ashina Castle,
be careful. They've got all kinds of strange ones in there now, and lots of them at that. I know the interior ministers are afraid of Ishinashina, but it looks like they've found their nerve. Tide might be turning for Ashina. Until... Centralna władza właśnie teraz dotarła do zamku i chcą dostać się do samego Ishinashiny. Teraz musimy przeteleportować się do samego zamku, ale no musimy wejść od wyjścia od dopuszczonego lochu i musimy odkryć wszystkie posążki raz jeszcze. Sporo się pozmieniało, uważajcie, zdecydowanie można tutaj robić to wszystko na cicho i też mamy jeszcze kilku minibossów. Wejście do dopuszczonego lochu. Wychodzimy na zewnątrz. A, w sumie jeszcze jak tutaj mamy, wiecie co, dwa punkty umiejętności, to można było to dodać. Wykorzystać na... Aha, niestety nie będę miał. Bo chcę, tak jak wspominałem wcześniej, zrobić sobie karmę Shinobi i wbić jak najwięcej symboli ducha. Potrzebuję 6 punktów umiejętności jeszcze. I to sobie dodamy. A potem będziemy dawać resztę. Tutaj, od razu, na górze, na schodach, mamy właśnie jednego żołnierza. Możemy go podsłuchać. Where's the next shift? My watch ended a while ago, but no one's coming to take my place. Nikt nie przyjdzie cię zamienić, chłopie, bo większość nie żyje. Możemy go zabić na spokojnie i pakujemy się powoli do zamku Ashiny. Tutaj ponownie mamy jednego właśnie wojownika z klanu Taro i teraz kwestia jest taka, że jeśli już żyjecie z cukierka Gachina, możecie mu się zakaść na plecy. Nawet powinno wam się udać bez cukierka podejść po prostu do niego szybko. Go wyjaśnić. I teraz jeśli chcecie, to shurikena albo po prostu deflektujemy. I będzie spokój. Jeśli teraz wejdziemy sobie na górę, to zobaczcie, że przed nami jeden strażnik wbiega po prostu na most. Macha tak śmiesznie rękami i się chowa. Tutaj właśnie zaraz zobaczymy nowy rodzaj przeciwnika, czyli tą właśnie władzę centralną. Tak zwana czerwona... To jest Red Guard, czyli ochrona. Podchodzimy na most i zobaczcie, zaraz on do nas właśnie tutaj wejdzie. Daje mu się zauważyć, od razu się wycofujemy i chowamy się tutaj za ścianę. On będzie biegł w naszą stronę, ale na początku będzie chciał właśnie pokonać tego żołnierza. Większość przeciwników tutaj, w tej lokacji, będzie właśnie zabijana przez tą władzę centralną całą. Jeśli chcecie, możecie obserwować walkę, nie musicie podchodzić, próbować ich pokonać. Jeśli chcecie, możecie iść podejść, normalnie z nimi walczyć. Albo po prostu poczekać, aż skończą walkę z innymi przeciwnikami. Wtedy możemy na spokojnie, po cichu wyjaśniać tych przeciwników. To już nie jest żart. To są naprawdę mocni przeciwnicy. Ten typ akurat posiada dwie katany Kodachi. Jest on względnie szybki. Żeby go pokonać normalnie, trzeba by było, wiecie co, fokusować się stricte na deflektach. Poczekajmy, aż sobie odejdzie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. I zaraz mu wejdziemy na plec. I go wyjaśnimy. Teraz zacznie się powoli wycofywać i możemy mu skoczyć na głowę. Myk. I za takiego jednego jegomości otrzymujemy 686 punktów umiejętności. Całkiem sporo, całkiem fajnie to leci. Ale no... Walka z nimi normalnie jest ciężka i też przy okazji nie ma jakiegoś takiego specyficznego sposobu na walkę z nimi po cichu w tym miejscu. To w dosyć dziwnych miejscach. Jeśli przejdziemy sobie teraz przez most, mamy jednego właśnie żołnierza, w pół martwego, możemy z nim pogadać. The Shinobi. There. In the moat. Shinobi są w fosie. On tu nie mówi akurat o władzy centralnej, czyli o tych czerwonych tych strażnikach. Tylko on mówi tutaj o tych shinobi, którzy mają fioletową taką togę śmieszną. Tak zwane samotne cienie. No i po lewej stronie zgarniamy zaraz granulkę. Mostu nie ma. Tu mamy jeden posążek, do którego musimy dostać się od drugiej strony. Możemy zeskoczyć na razie na dół, bo tutaj mamy raz, że symbol ducha jeden. Mamy również tutaj zaraz przy ściance cukierek Jaszariku. I tutaj w środku będzie jeszcze jeden karp. Który się akurat właśnie teraz pojawił. Zanurkował. Okej, mam go, pięknie. Zgarniamy łuskę karpia skarbów i lecimy dalej. My sobie możemy śmiało wyjść na zewnątrz. Skakujemy na sam szczyt i od razu przechodzimy na lewo. No i zanim przyjdziemy do samego zamku, możemy zejść na dół. Odpalimy sobie posążek przy zbiorniku właśnie.
Tutaj chwilowo nic się nie zmieniło. W tym razie się nie musicie przejmować. I teraz się wrócimy. Tutaj już nad nami na górze właśnie walczy ta władza centralna z jednym żołnierzem. Jeśli poczekamy wystarczająco długo, to ponownie. Wojownik zginie, władza centralna zacznie ruszać się tam na lewo. Ojej, i zauważył mnie, bo stałem za blisko. A niech się wycofa. Jeśli wystarczająco długo tutaj poczekamy i ten strażnik zabije tego żołnierza, to on wróci się w jedno swoje właśnie miejsce, w którym zazwyczaj patroluje teren. I tak warto to robić. Dosłownie chwilę czekamy i zaraz wracamy. Ja troszeczkę za szybko podszedłem i niestety mnie zauważył. On teraz zniknie, znaczy zniknie ten ikonka, że mnie widzi. Przejdzie teraz sobie właśnie tutaj na lewo. I będzie stał plecami do nas odwrócony. Jeśli podejdziemy do niego kawałek bliżej, to on zrobi też jeden krok naprzód, co jest ciekawe. A chyba, że tym razem nie zrobi, dobra, to mniejsza. Zazwyczaj on jeszcze kawałek do przodu podejdzie i wtedy możecie śmiało mu właśnie dać backstaba. I macie czysto. No i teraz możemy śmiało odpalić sobie posążek. No i teraz będziemy wspinać się ponownie na sam szczyt. W tym miejscu mamy jeden przedmiot, to jest również pułapka. Zaraz z tych drzwi wyjdzie trzech tych strażników czerwonych. Nie wchodźcie tam, nie ma sensu na razie. Przechodzimy od razu na prawo i skakujemy na górę linką. I w tym miejscu ponownie mamy kilku żołnierzy. I mamy jednego czerwonego strażnika. W tej walce akurat ci żołnierze mogą pokonać tego czerwonego strażnika. Jeśli dobrze go przyprą do muru i będą sobie dzielić agro, ale zazwyczaj właśnie czerwony strażnik wygrywa. Żołnierze zostali pokonani, to możemy teraz skoczyć i dokończyć. W ten sposób jest zdecydowanie łatwiej. No i zaraz po lewej stronie przy drzewie mamy jeszcze nowe przedmioty. Mamy olej i tutaj jeszcze na worku czarny proch. Skaczemy dalej do góry. I w tym miejscu, moi drodzy, uważajcie. To jest też taka po części oszukana lokacja. Tutaj przed nami znajduje się właśnie ciało jednego kruka. Ale zobaczcie, że mamy trzech zabójców. Z prawej strony jest kolejny zabójca. Tutaj zaraz na dachu będzie jeszcze dwóch zabójców. I na samym szczycie przy kolejnym ciele będzie jeszcze jeden zabójca. Taki szczur, tylko w czerwonej czapce tym razem. To wydaje się być ciężką lokacją. I tak szczerze mówiąc jest, jeśli nie weźmiecie pod uwagę kilku ważnych elementów, takich jak cukierek gaczina na przykład, oraz odłamki naczynia. Ja wam pokażę, jak to zrobić po cichu. Wymaga to trochę kombinacji alpejskich, ale warto. Warto, bo łatwo jest po prostu zginąć. Mam jeszcze jakieś cukierki gaczina zwykłe, to możemy wykorzystać. No i oczywiście założymy sobie jeszcze odłamki naczynia. Na samym początku przechodzimy tutaj na dół. Nie musicie jeszcze używać cukierka. Przechodzimy do tego budynku i tutaj czekamy, aż ci zabójcy wejdą na górę. Jeśli weszli, to teraz chcemy się złapać na górze dachu. Ten sobie wskoczy na górę. Teraz możemy śmiało użyć odłamka naczynia i czekamy, aż do nas podejdzie. Testowałem to na wiele różnych sposobów. Próbowałem też obejść to dookoła całkowicie i od tyłu tak jakby atakować tych przeciwników. Ale tak jest zdecydowanie najbezpieczniej. Zabijemy sobie tego jegomościa. Wchodzimy na górę. Przechodzimy teraz do tego daszku. Łapiemy się właśnie w taki sposób. Jeśli nie możemy go trafić, to możemy rzucić odłamkiem naczynia. Zaraz do nas podejdzie. I zabijamy dziada. No i pięknie. Teraz, moi drodzy, chcemy skoczyć na ten dach. Tylko pamiętajcie, że zaraz tutaj na tym daszku będzie wchodził na górę jeden zabójca i tutaj na tym daszku będzie jeszcze dwóch innych zabójców. W tym momencie właśnie chcemy użyć cukierka gaczina, skakujemy i od razu na kucaku idziemy dalej. Nie zatrzymujcie się, kucamy w tym miejscu, czekamy, aż ten zabójca koło nas przejdzie, spokojnie nie zauważy was i walimy mu backstaba. Pięknie. Teraz zakładamy sobie ninjutsu krwawy dym. Tutaj będzie jeden zabójca, z prawej strony będzie kolejny. Możemy teraz podejść, szybko zabić tego, użyć od razu krwawego dymu, obejść mu na plecy i go zabić. I mamy spokój. I teraz został tylko ostatni zabójca na samej górze.
Chodzimy sobie właśnie tak od dołu śmiesznie. Wskakujemy na górę. Obchodzimy ten budynek z drugiej strony. Tu wskakujemy jeszcze wyżej. I zabijamy ostatniego zabójcę. No i proszę. Lokacja zrobiona po cichu. I teraz na jednym kroku zgarniamy złom magnetytowy. A tutaj jeszcze zejdziemy sobie na dół po ostatnie ciało. No i w tym miejscu zgarniamy ranunkę. Tyle. Wyczyściliśmy dachy. Teraz wejdziemy sobie na te górne dachy, zaraz koło samego Ishina. Ale uważajcie w tym miejscu, bo tutaj będzie akurat straszny młyn. W tym miejscu już mamy właśnie Shinobi. Pierwszy Shinobi to jest zwykły przeciwnik, który zaraz zawoła sobie pieseł, a ten pieseł stoi zaraz za ścianą. Jeśli podejdziemy, zacznie gwizdać, jeśli nas zauważy, poczekajmy. Zabijemy na początku sobie pieseła z shurikena. No i teraz możemy zawalczyć z tym Shinobi. Mam nadzieję, że już umiecie walczyć z nim. Bo jeśli nie, to będzie problem. Kontra Mikiri mogę wejść, ale troszeczkę za bardzo przeciąłem. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że coś jest nie tak z moim panem. Atakujemy, deflektujemy. Jeśli nas deflektuje, czekamy na kolejny deflekt. No i możemy oczywiście kontrować Mikiri jego kopniaki. Tutaj teraz na dole jeszcze. W tym miejscu znajduje się jeden Shinobi, ale na razie go zostawmy sobie w spokoju, później się nim zajmiemy. Ale jeśli wejdziemy sobie dalej na dachy, to zobaczcie, że tutaj na dachach mamy dwóch Shinobi. Z prawej strony jeszcze dwóch patroluje Tenen i zaraz za tamtym budynkiem mamy jeszcze dwa pieseły. Tak samo w tym miejscu, zaraz za tym dachem są kolejne dwa pieseły. Ja osobiście polecam zdecydowanie przejść z lewej strony, skradać się, nie musicie używać na razie cukierka jeszcze. Obchodzimy z lewej strony dalej. Skoczymy sobie teraz tutaj na dach. Sorry, nie ten dach. Nie na tamten dach, tylko tutaj na górę wskakujemy. A właśnie, w taki sposób. I teraz chcemy zabić te oto pieseły z shurikenów. Ale przygotujcie się, bo jak tylko je pokonacie, to zaraz Shinobi was zauważył. Podajemy shuriken, zabijamy pieseły, teraz schodzimy na dół i czekamy, aż agro z Shinobi zejdzie. I wtedy zajmiemy się samymi Shinobi. No jak tylko wróci na swoje miejsce, możemy tym razem już użyć cukierka Gachina, bo inaczej będzie problem. Możemy wskoczyć sobie tutaj na szczyt. Zabijamy tego Shinobi. Uwaga, żeby nie spaść z dachu. Czekamy, aż teraz ten do nas przyjdzie. Ojej. Ciało mu spadło na głowę chyba i zauważył, że coś jest nie tak. I tak to miało wyglądać. A, przejdziemy sobie z tej strony. Zabijemy tego Shinobi. I pamiętajcie o tym, żeby mieć założone ninjutsu krwawy dym. Skoczymy sobie teraz tutaj na plecy tego Shinobi. Używamy ninjutsu. Zabijamy kolejnego Shinobi. No i pieseł możemy wyjaśnić w taki sam sposób, albo shurikenem, albo po prostu defektując. No chodź tu. Dobra, pięknie. Skoczmy sobie na górę. Kryjemy sobie posążek. Zaraz tutaj wrócimy. Wracamy tutaj na dół. I teraz, moi drodzy, jeśli jeszcze chcecie, to możecie wskoczyć na sam szczyt na razie. Bo tutaj jest jeszcze jeden kruk, z którym możemy pogadać. Tam na razie nie idziemy, bo tam jest właśnie walka z wielkim Shinobi. Na razie możemy sobie to zostawić w spokoju. Tutaj zobaczcie, mamy jednego kruka. It's you. The divine heir, Lady Emma. They're being targeted. Can I ask you to protect them? I will. To think I'd have to ask for your help. It's truly maddening. Spoko. Nie wchodźcie teraz tylko tutaj do budynku.
Tutaj wejdziecie do środka, to zaczyna się walka z minibossem, mamy jednego właśnie samotnego cienia, ale po prawej stronie, zobaczcie, znajduje się jeszcze jeden, widać jego rękę. Tam zaraz mamy posążek, to jest właśnie ta arena, na której walczyliśmy z elitą Ashiny. Nie wchodźcie tam, wejdziemy od drugiej strony i pokażę wam, jak to łatwiej zrobić. Teraz możemy zejść na dół. Tutaj zobaczcie, mamy właśnie jeden bambusowy mostek. Ojej, nie złapałem się linku, no trudno. I w tym oto pomieszczeniu mamy kilka gekonów. Mamy również do zabrania otrutkę w proszku. Wyleczymy się na samych gekonach. Oj. Tak. Jeszcze mamy dwa gekony. Okej, okay. To było ciekawe. Tu już za gekony, zobaczcie, stajemy 124 punkty umiejętności. Te akurat warto wybijać. I możemy przeskoczyć przez ten murek. Jesteśmy po drugiej stronie. Tu mamy właśnie jeziorko, na którym, w którym walczyliśmy z bezgłowym. A teraz tutaj po prawej stronie, na tej skałce, będzie generał. I tu również możecie podsłuchać rozmowy właśnie z o tej całej soli, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Nurkujemy, przepłyniemy sobie do samego końca. Tutaj wychodzimy na zewnątrz i w tym miejscu zacznie się walka pomiędzy jednym generałem oraz jednym shinobi. To jest ponownie dobry moment, żeby sobie przeczekać, zostawić ich spokojnie, niech sobie walczą na spokojnie. Nie ma sensu się zbytnio spieszyć. Ewentualnie, jeśli któryś z nich was nie zauważył, ale teraz pewnie zauważył, to można było podejść na plecy i dać backstaba, jednocześnie użyć dymu ninjutsu. Możemy to spróbować zrobić. Nie zawsze to działa. Jak mówię, mogli was właśnie oboje zauważyć. Zauważyli mnie oboje, więc nie ma sensu. Nie zrobimy tego. Poczekajmy, aż się po prostu powybijają. Albo pójdziemy o krok dalej. Niech sobie tam wyjdą na zewnątrz, jeśli chcą. My pójdziemy sobie teraz na lewo. Na moście zgarniamy domek naczynia. Przechodzimy teraz dalej. Tutaj możemy podsłuchać rozmowę zabójcy shinobi. No, wszystko dla kasy, ale to ma sens. Po prostu takimi ala najemnikami. Możemy go teraz śmiało zabić. Weźmy sobie teraz tutaj na prawo. Zabijmy tego jego mościa. I możemy odblokować posążek przy starym grobie. Tutaj wrócimy za chwilę. Na razie sobie to zostawmy w spokoju. Zajmiemy się tamtymi jego mościami. Tylko po prostu nie odpoczywajcie, żeby nie resetować przeciwników. Możemy jeszcze przejść na lewo. Wybijemy sobie tego generała. Pamiętajcie, żeby na początku oczywiście pokonać generała. Pięknie. No i teraz skoczmy do wody, zobaczmy, jak tam kolega shinobi oraz kolega generał, jak sobie poradzili ze sobą. Dalej walczą gdzieś tam za tym. Okej. Okay. Ale jeden patrzy właśnie w tym momencie chyba... umiera. Dawaj go! Dawaj shinobi, wierzę w ciebie! Już zostało mu 0 HP dosłownie. No. W końcu. On idzie jakieś dziki, dziwne miejsce do tego lasu całego chyba. O matko, naprawdę, ja nie wiem, ten dzisiejszy odcinek to jest jakiś żart. Naprawdę, sorry. Wybaczcie, ale to tak nie powinno działać. Dobra, wiecie co? Już trudno, zobaczmy z nim normalnie. Mniejsza. Nice. Zaraz przybramy, zgarniamy cukierek i jaszariku i możemy schodzić teraz na dół. W tym miejscu nie ma małpek teraz, ale po prawej stronie mamy zaraz piseły. W budynku są kolejne dwa. Rzucamy shurikenem do tego piseła.
Czekamy, aż kolejne wyjdą z budynku, pójdą sprawdzić, co się stało z ich kumplem. I teraz możemy wyczyścić resztę. No i proszę. Pięknie. No i teraz jeśli wejdziemy do środka, nie biegnijcie, nie sprintujcie, bo tutaj mamy kolejnego minibossa. Jest to właśnie jeden z samotnych cieni. Warto sobie przejść na plecy, bo możecie mu zadać za ramo jednego właśnie backstaba i tym samym zbić jeden pasek jego zdrowia. Odsłuchajmy na razie. Masanari. I never would have believed a man of your ability could be slain. It appears as though a demon lurks within Ashina. I ten jegomość jest troszeczkę inny, bo to jest właśnie samotny cień, ale ten jako pierwszy będzie używał Sabimaru. Może was zatruć. Uważajcie, bo to zdaje sporo obrażeń i nakłada wam całkiem mocną truciznę. Możemy sobie założyć otrutki w proszku albo po prostu właśnie lekkontaktowy. Ja sobie do tej walki założę właśnie cukierek Ako, no i oczywiście jeszcze lekkontaktowy, to nałożę sobie truciznę od razu na samym początku i wtedy nie będzie mógł mi trucizną nic zrobić. Ta trucizna będzie nam zadawać naprawdę mało obrażeń i te leczenie nie będzie aż tak wymagane tak często. A lepiej mieć słabszą truciznę niż otrzymać truciznę właśnie od Sabimaru, potem leczyć się otrutką, mieć problemy i tak dalej. Żeby zacząć walkę, podchodzimy, walimy go raz w plecy. Tu jest bardzo mało miejsca, naprawdę cholernie mało i kamera będzie wam przeszkadzać strasznie. Pamiętajcie, że przy każdym kopniaku będzie wam was jeszcze odpychał. Polecam zadać mu cios krytyczny, zeskoczyć tutaj na dół i wtedy użyć sobie cukierka oraz lekkontaktowy. On zawsze na początku walki również używa cukierka Jaszariku, więc uważajcie, bo będzie wam zadawać naprawdę mnóstwo obrażeń, jeśli nie będziecie deflektować ciosów. No i jest to właśnie samotny cień włócznik Masanaga. Od razu wyskakujemy na zewnątrz, używamy cukierka, używam również lekkontaktowy i czekamy, aż do nas przyjdzie i walczymy. Walka jest taka sama jak w przypadku normalnego cienia, tylko właśnie będzie używał Sabimaru. Tak jak mówię, wszystko jest fajnie, pięknie, ładnie, walka jest banalna, tak jak z każdym normalnym cieniem, tylko problem jest właśnie taki, że jak nas zacznie odpychać, to będziemy stać pod ścianą i kamera nie będzie wiedziała, co ze sobą zrobić. Znowu Sabimaru? Mamy lekkontaktowy, więc te Sabimaru nam nic nie robi. Ale praktycznie go szybciutko zabijamy i mamy spokój. No i po jego pokonaniu otrzymujemy żółty proch oraz koralik modlitewny. Agresja, lekkontaktowy i powinno być jak najbardziej w porządku. I teraz jak już mamy to zrobione, możemy wrócić się do poprzedniego posążka. Nie, sorry, jeszcze nie. Odpalmy sobie tego, żeby mieć odkrytego. I tutaj jeszcze na ciele możemy zebrać jeden przedmiot. Jest to kropla smoczej krwi. I teraz możemy wrócić do posążka albo po prostu przeteleportować się z tego. Na stary grób. W tej lokacji jest tylko jeden przedmiot, który możemy nowy zyskać oraz jeden dialog. Musimy pokonać jednego szczura z czerwoną czapką i otrzymamy wtedy ciężką sakiewkę gwarantowaną. Zmieniło się kilku wrogów. Mamy kilka kruków. Zajmiemy się nimi na samym początku. Zabijamy jednego. Wejdziemy sobie teraz na daszek obok. I tutaj na dole pokonamy teraz tego... armaciarza, czy jak go nazwać. Pięknie. Czyścimy praktycznie tak samo jak w przypadku podstawowego starego grobu. Wracamy na górę, teraz zaskoczymy sobie tutaj na budynek. To jest również dobry moment, żeby założyć sobie cukierek Gachina. W tym momencie już tutaj Bursuka nie ma, spotkamy go później. Skakujemy na daszek niżej, nie aż tak chciałem, ale dobra, mniejsza. Użyjmy sobie cukierka i znowu powoli wybijamy kruki. Tu jest jeden. Skakujemy teraz na wieżyczkę, zabijamy chłopa z armatą. I skakujemy jeszcze wyżej. Jest jeszcze jeden kruk do wybicia. I tu na szczycie mamy jeszcze jednego kruka, tylko akurat z tym krukiem będzie mały problem. Obiegnijmy prosto dookoła, tak jakbyśmy wchodzili z powrotem do posążku. I skoczymy raz jeszcze na dach. Tak będzie troszeczkę bezpieczniej. Mam tylko nadzieję, cholera, bo tu właśnie on stoi akurat w takim miejscu, że ciężko jest mu walnąć kryta. A, zapomniałbym jeszcze o tym kruku na daszku.
prostu się złapiemy, obejdziemy sobie dookoła. Sprzątniemy tego kruka. O nim zawsze zapomina, bo on siedzi właśnie w takim dziwnym miejscu. Pięknie. No i teraz zabijemy tych karabinierów. Już nas usłyszał z dołu, niedobrze. Niedobrze. Poczekajmy chwilę. Musimy ustać tutaj na dach. No nie! Zaczynaj walczyć, dobra, wiecie co? Reset. I tutaj w tym miejscu przed nami znajduje się jeszcze jeden kruk, gdzie jest ta pula trucizny, a obok po prawej stronie pod nami jest jeszcze jeden właśnie zabójca, ten cały szczur. Wisi w takim dziwnym miejscu. Zanim zaczniemy walczyć, podsłuchajmy sobie rozmowę. Ma coś do powiedzenia? Ja będę w stanie? Będę w stanie, dobra. Myk. Those backwater Ashina Shinobi took the bait beautifully, not even knowing it was a trap. How dumb can you be? Co za durnie. Tak było. Dobra. Żeby to zrobić w miarę bezpiecznie i szybko, zabijamy tego kruka. Tamtemu rzucamy shuriken, niech on spadnie na dół. Wracamy na górę. I skakujemy od razu na dach. I teraz czekamy. On chyba nas widzi z tej strony akurat. Cukierek Gacina by się przydał, wtedy by nas szybko zgubił. O właśnie. I zabijamy dziada. Impossible! I otrzymujemy ciężką zakiewkę. Jeśli będziemy stać na daszku z tej mniej więcej strony, jaką będzie skakiwał na górę, to nas nie zauważy. Grunt to zabić kruka, wziąć uwagę właśnie tego zabójcy na siebie i uciec stąd, tylko po to, żeby zresetować całe agro. No i potem skakujemy na dach i zabijamy dziada na spokojnie. Dobra, to mamy załatwione. Wracamy do posążku. Mamy trochę punktów umiejętności, możemy kupić karmę Shinobi Umysł i teleportujemy się teraz do sieni w górnej wieży. Została nam ostatnia część do wyczyszczenia. Teraz tak, tutaj też się trochę zmieniło. Mimo, że mamy na samym początku normalnie właśnie samuraja z Ashiny, to w środku mamy również kilku Shinobi. Nie ma tej baby, która wali dzwon. Po prawej stronie mamy kolejnego Shinobi. I na dole mamy tym razem minibossa w postaci kolejnego zakutego ogra. Ja mam pewien sposób na czyszczenie tej lokacji. Podchodzimy, zabijamy tego shinobi. Przechodzimy od razu na prawo. Tutaj, moi drodzy, nie wchodzimy. Zaraz za tą ścianką znajduje się shinobi. Po lewej stronie mamy znowu dwóch samurajów z Ashiny. Ja polecam zdecydowanie rzucić po prostu shuriken i się wycofać. Cholera, rzućmy jeszcze raz tak. Teraz shinobi z elitą będą po prostu walczyć ze sobą. Zostawiamy ich w spokoju, idziemy teraz na lewo. Zabijamy babę, żeby nie krzyczała. I teraz tutaj podchodzimy, zabijamy tego samuraja. Używamy krwawego dymu shinobi. I zabijamy tego samuraja. A spokojnie. Skakujemy sobie na górę. Tutaj na worku zgarniamy granulkę. Idziemy dalej. W tym momencie robimy to samo. Zabijamy jednego samuraja. Używamy krwawego dymu ninjutsu. I zabijamy drugiego. No i możemy wejść na górę tylko po to, żeby odpalić kolejny posążek. Tutaj zaraz jeszcze obok na worku zgarniamy złom adamantowy. Odpalamy posążek. Nie odpoczywajcie. Tam na razie nie wchodzimy. Możemy jeszcze otworzyć przejście na dół. Tutaj mamy jednego shinobi oraz jednego kruka. Możemy zabić tego shinobi szybko, jeśli się uda. Bo z krukiem zawsze jest troszeczkę łatwiej walczyć. A pamiętajcie, że do walki z krukiem warto sobie założyć włócznie. Może być kłująca, tak żeby robić natarcie. Nie! Ojej, sorry. O. A, za daleko trochę. No come on!
Zabijemy cię po prostu normalnie. Nice. Na górę nie ma sensu wchodzić, tutaj mamy Ishina. Zaraz tam wejdziemy od drugiej strony. Teraz jak już wyczyściliśmy wszystko, to możemy wrócić właśnie do głównej, do głównego pomieszczenia. I tutaj, w tym miejscu... walka powinna się powoli kończyć. No i pięknie. Mam załatwione. Możemy zakraść się jednemu na plecy. I drugiego skończymy szybciutko, normalnie. I czysto. Wybornie. No i teraz nam pozostaje tylko zabić tego na dole ogra. Mam mało symboli ducha, można by było odpocząć przy ognisku, jeśli chcecie. Przy posążku. Tutaj nic więcej do zabrania już na razie nie ma. I ciekawostka jest taka, że dlatego ogra możecie zbić jeden pasek zdrowia, zanim zaczniecie z nim walczyć. Przygotujmy się, bo będziemy potrzebować zdecydowanie czegoś, czym możemy nakładać ogień. Krężnowa dysza ogniowa. I użyjemy sobie jeszcze oczywiście ceremonialnego tanto. To nam troszeczkę podbije symboli ducha. Możemy użyć granulki, czemu nie? I przy okazji przydałoby się, wiecie co? Założyć jakiś ako na przykład. No i oczywiście oleje. Albo zrobimy inaczej. Na ako możemy zostawić, po prostu załóżmy oleje. Klasycznie walka będzie taka sama jak w przypadku pierwszego ogra. Nakładamy, rzucamy olej, nakładamy ogień na niego, uderzamy go 5 razy i walczymy dalej. Tylko po zadaniu pierwszego śmiertelnego ciosu wtedy użyję ako. Skaczemy, łapiemy się belki, pamiętajcie, to jest bardzo ważne. I zwisamy z krawędzi. Teraz, żeby zadać mu pierwszy śmiertelny cios za darmo, podchodzimy do końca po prawej stronie, zaznaczamy cel i przy spadaniu musimy nacisnąć w odpowiednim momencie atak. Jak tylko pojawi się kropka. Pięknie. No i teraz, żeby zawalczyć z tym ogniem w miarę sensownie, odsuwamy się od razu, możemy użyć cukierka ako. Bo wyduchowy nie chcę używać symboli ducha. No i robimy tak samo jak zwykle z walce z ogrem. Olej. Dysza, żeby go podpalić. I walimy go 5 razy. I się wycofujemy. Czekamy, aż ogień się skończy. Możemy cały czas biegać dookoła bez problemu. Rzucamy olej i dysza ogniowa. I palimy 5 razy. I wycofujemy się znowu. Możemy rzucić jeszcze raz olej, tylko że czekamy, aż właśnie ogień się skończy. Okej, okay, myk. Odsuniemy się jeszcze kawałek. I dysza ogniowa. I 5 razy. Niestety już mi się skończyły symbole ducha, ale można oczywiście to oszukać poprzez użycie ceremonialnego tanto. Rzucamy olej i palimy dyszę ogniową. O, nie zdążyłem, ale niefortunnie, no. God damn it. Dobra, dla pewności, wiecie co, rzucimy jeszcze jeden olej, żeby nie było. Leczmy się. I teraz dysza ogniowa. No nie zdążyłem znowu, no co jest? Myk, płońżesz w końcu. No. I po skutym ogrze. Nice, nareszcie. Otrzymujemy kolik modlitewny oraz trzeci stopień leczenia Shinobi. Więcej się leczymy oczywiście ze wszystkich źródeł. Mamy również symbole ducha. Zaraz obok niego na posążku zgarniamy złom adamantowy. No i jeśli wyjdziemy sobie właśnie w tą mańkę, to wychodzimy na zewnątrz tutaj, gdzie mamy tego generała i gdzie walczył Shinobi z generałem na moście. Shinobi znajduje się na górze. Wracamy się. Otworzymy sobie teraz te drzwi. Teraz po lewej stronie zgarniamy olej. I z prawej strony zgarniamy złom adamantowy. W tym miejscu właśnie będzie patrolował jeden czerwony strażnik. Możemy na niego poczekać. Jak tylko przyjdzie, wtedy z nim zawalczymy. No i proszę, wchodzi sobie po schodkach na górę. Możemy zadać mu cios krytyczny. Stąd powinniśmy sięgnąć. Jak nie,
prostu wychodzimy i backstab. Mamy jeszcze dwóch strażników. Jeden. I drugi. Jeśli byście to robili od frontu, to byłoby znacznie ciężej. Najeźdź. I tyle. Udaje, że go nie ma. No i jeszcze po lewej stronie na worku zgarniamy olej. I tyle. Zamek jest praktycznie całutki wyczyszczony. Została walka z jeszcze jednym minibossem, a potem walka już z ostatnim głównym bossem tej lokacji chwilowo. Teleportujemy się do Joashin w górnej wieży. Kolejny samotny cień. Tylko nie jest sam, bo tu po lewej stronie znajduje się jego kumpel. Jeśli wejdziecie do środka, zaczyna się walka z minibossem i walczycie również z tym kolejnym shinobi. Ja osobiście polecam zakraść mu się na plecy, zabić go i ewentualnie użyć sobie jednego z ninjutsu. Możecie użyć ninjutsu na danie, żeby zwiększyć sobie obrażenia ogólnie z broni, albo użyć lalkarza ninjutsu i wtedy łatwiej będzie po prostu walczyć z samym minibossem. Nie możemy mu zabrać w żaden sposób paska zdrowia, musimy z nim walczyć względnie normalnie. Założę sobie lek kontaktowy, bo ponownie będzie mógł używać Sabimaru. Możemy założyć sobie również cukierek Ako. I teraz. Ja założę sobie lalkarza. Skradamy się, wchodzimy na lewo, od razu zabijamy tego dziada i używamy lalkarza. I w tym momencie walczycie z samotnym cieniem plogaworękim. Dwóch na jednego. Na razie nie używamy jeszcze lekko kontaktowego, chcemy pierwszą fazę zbić w miarę normalnie. Tylko też pamiętajcie, żeby nie atakować swojego kumpla, bo możecie go zabić. Ale też możecie na przykład go zabić i użyć raz jeszcze lalkarza, żeby walczył dalej. Też nie jest głupi pomysł. Zróbmy to jeszcze raz, żeby zaraz czas się nie skończył. Oj, tylko żeby fajnie było, żeby mnie nie trafił. Jeszcze raz lalkarz. Kupimy sobie trochę więcej czasu. Walczymy dalej. Wymieniajcie się po prostu agro ze swoim kumplem. Ojej, trochę za mocno w łeb dostałem. Albo dostałem w łeb. Pierwsza faza mniej. Możecie znowu użyć lalkarza, jeśli chcecie. Jeśli macie troszeczkę symboli ducha. I walczymy dalej. Mamy akurat chwilę. Nasza lalkarz jeszcze żyje. Nasza lalka właściwie. Cały czas atakuje tego samotnego cienia. Wymieniamy się za agro. Gry mi ściął. No nie! Nie trafiłem, no. Kurde, balans. No i proszę. Mini boss pokonany dwóch na jednego w miarę łatwo. Po jego pokonaniu otrzymałem wosk tłuszczowy i czwarty królik modlitewny. Możemy zrobić kolejny naszyjnik. Pięknie. Zróbmy to teraz. W tym momencie zregenerujemy wszystkie tykwy, bo za chwilę zacznie się walka z Sobą. No i przy okazji oczywiście wzmocnimy cechy fizyczne. Mamy już ósmy naszyjnik modlitewny. Samotne cienie to najbardziej zaufani szpiedzy władzy centralnej. Każde z 17 dzieci przywódcy Masatsune Oribe ma swoją specjalność. Odtrucizm Ogary Shinobi. Ogary widzieliśmy, po prostu sobie gwizdają, przychodzi pieseł. Na Sabimaru również używają, też widzieliśmy, czy to ten samotny cień, czy tamten w kapliczce węża. Pamiętajcie tylko, że po odpoczęciu przy posążku ten shinobi zawsze się respi. Dlatego sobie go na spokojnie zabijajcie za każdym razem, gdy idziecie do walki z bossem. Wyskakujemy teraz przez okno i lecimy do samego Ishina na razie jeszcze. Tutaj mamy jeden nowy dialog, po prawej stronie pojawiła się również skrzyneczka. Ten dialog również musimy podsłuchać. Czy warto by było? Lord Ishin, I'm concerned that the Tengu will make another appearance. Emma? Yes?
I imagine Genichiro will show up eventually, to put it to use. The other mortal blade. To protect Ashina, he'll abandon everything about who he is, won't he? Yes. I expect no less from my own grandchild. However, I cannot let him use Kuro's blood. He can only swing the blade but a few more times. And when that happens, the Tengu will be no more. But there is the other one. You mean Sekiro. He is a sullen sort, but I can't say I detest the lad. In truth, he fascinates me. Fascynujemy Ishina. I tutaj Ishin wspomina również o drugim ostrzu śmiertelności. O czarnym ostrzu. A Emma obawia się powrotu Tengu. Teraz znowu, jeśli pogadamy z Emmą, będzie nam kłamać prosto w oczy? Never fails. Lord Ishin disappears the moment I take my eyes off of him. He's quite a handful. Nie powie nam, że przyszła tutaj porozmawiać z samym Ishinem o ostrzu śmiertelności oraz o Genichiro. A jeśli pogadamy sobie z Ishinem? Is that a look of concern on your face? Emma's always telling this old bastard to stay here. So that's why I'm here. Niby się stąd nie rusza, a tak naprawdę spotykamy go w wielu miejscach w samej grze. Na razie tyle. Nic więcej, akurat żadnego dialogu od nich nie usłyszymy chwilowo. Przejdźmy sobie teraz na lewo, zgarnijmy z worka granulkę. No i możemy otworzyć tą skrzyneczkę. I znajdujemy w niej czarny zwój. Dawny tekst opisujący czarne ostrze śmiertelności. Oprócz czerwonego ostrza śmiertelności istnieje też broń w kolorze czarnym i nazwa to otwarta brama. Ponoć tkwi w niej moc zdolna otworzyć bramy zaświatów. Poprzez tę moc ostrze stwarza życie. Błagam, złóż ofiary dla smoczej krwi. O samym ostrzu czarnym i śmiertelności dowiemy się troszeczkę jeszcze później. Na razie nic z tym zrobić nie możemy. No i teraz, moi drodzy, pozostało nam tylko zawalczyć z głównym bossem, jakim jest wielki shinobi Sowa, albo Emma oraz Ishin. Bo w tym miejscu również wybierzecie sobie zakończenie. Na razie możemy śmiało wejść na górę i obejrzeć cutscenkę. I remember you well. I heard stories of your death, yet here you are. What are you plotting, Owl? Plotting? I would do no such thing. Now, my lord, I must ask that you accompany me. This old bird has but one desire. To protect the divine heir from those that might take his esteemed blood. So, the dragon's heritage has seduced you too. Then there is nothing to discuss. Take your leave. I would, my lord, but I'm so stunned by this view, I'd like to take it in just a while longer. I'll leave when I've had my fill. No i mamy naszego ojca, czyli Sowę klasycznie. Mamy również mgłę, bo musimy wybrać zakończenie. Jeśli wybierzemy zakończenie, zacznie się konkretna walka z konkretnym bossem. Możemy zawalczyć z Sową, jeśli wybieramy dobre zakończenie oraz jedno z trzech, które możemy na samym końcu wybrać. Albo złe zakończenie, czyli krótsze, zakończenie Shury. W tym momencie kończy się gra, gdy zawalczymy z Ishinem oraz z Emmą. Teraz wybierzemy sobie dłuższe zakończenie, czyli będziemy walczyć z Sową, bo i tak musimy wejść do nowej gry plus, żeby zdobyć platynę. Wtedy zrobimy sobie kolejne zakończenie. Poza tym jest jeszcze jeden achievement, jedno osiągnięcie, które polega na tym, żebyśmy pokonali wszystkich bossów na jednym zapisie. Nie możemy zrobić czegoś takiego, że wyjdziemy, zrobimy sobie backup save'a, zawalczymy z jednym bossem, potem z drugim i będziemy lecieć dalej. To nam nie zaliczy pokonanych wszystkich bossów. Musimy przejść do nowej gry plus, inaczej się nie da. Na razie z nim gadać nie będę, bo jeśli z nim pogadam, to zaraz zacznie się walka i wybór zakończenia. Zanim do tego przejdziemy, B-roll.
bo ta walka potrafi być skomplikowana. Kolejnym bossem jest wielki shinobi Sowa. To jest boss, który bywa irytujący przez wzgląd na to, że strasznie opóźnia walkę. Ma dwie umiejętności, przez które nie możecie nic robić, tylko musicie czekać, aż do was doskoczy, odsunąć się i dopiero wtedy z nim walczyć, bo inaczej będzie problem. Do tej walki również będziemy wykorzystywać jakieś umiejętności shinobi. Może być eteryczne przejście, może być podwójne Ichimonji, może być nawet krzyż Ashiny, jeśli chcecie, ale pamiętajcie, że kosztuje to symbole ducha. Może to być również ostrze śmiertelności, też zdecydowanie się nada. W tej walce mamy bardzo mało takich momentów, w których możemy zadać mu takie czyste obrażenia zwykłe, żeby zbić mu zdrowie, bo postura będzie mu się strasznie szybko regenerować. Dlatego musimy deflektować i musimy baitować skoki przede wszystkim. Jeśli będziemy stać bardzo blisko niego, może zrobić kilka kombosów. Pierwszy z nich jest takie poczwórne cięcie, są to dwa wolne ataki i potem dwa szybkie, jak się tylko obróci. Atakuje nas raz, dwa, obraca się i dwa razy szybko. Pamiętajcie, że podczas obrotu dwa razy szybko deflektować. Kolejny kombo składa się z trzech ataków, zacznie tak samo jak tamte poczwórne, tylko będzie prostoatakowo takimi trzema zwykłymi atakami. I tak jest w pierwszej fazie, w drugiej fazie pamiętajcie, że nie będzie trzech ataków, tylko będzie więcej. Może zrobić cztery, może zrobić pięć, może zrobić sześć. No i na blisko to właściwie tyle. Jeśli będziecie go jeszcze atakować non-stop, wymieniać się deflektami, tak jak w przypadku pani Motyl, to może was jeszcze uderzyć barkiem, potem raz atakiem i rzuci petardami w was. Deflektujemy dwa ciosy i się prosto odsuwamy do tyłu i możemy znowu napierać. Teraz jeśli będzie stał od nas kawałek dalej, to za każdym razem będzie do nas dobiegał, tak doskakiwał z jednym ciosem. I może zrobić to również na kilka sposobów. Zwykły taki prosty cios, raz uderzy, rzuci bombę, ta bomba właśnie wyłącza wam wszelkie leczenie, to po prostu odbiegnijcie od tego. Gdzieś tam kawałek dalej i czekajcie znowu na doskok. Kolejny doskok będzie z shurikenami. Doskoczy do nas, uderzy nas raz mieczem, potem od nas się odbije i rzuci shurikeny. Shurikeny również możecie zdeflektować, dlatego jeśli do was doskoczy, deflektujemy raz, od razu drugi, jak będzie od nas odskakiwał i trzeci, gdy rzuci do nas shurikenami. No i przygotujcie się, bo może potem od razu doskakiwać po raz kolejny. Ostatni atak z doskoku to jest combo, trzy ciosy, raz mieczem, odwróci się i znowu dwa razy nas szybko uderzy. Jeśli tylko po deflekcie pierwszego ciosu widzicie, że się obraca, deflektujemy dwa razy szybko również. No i teraz mamy jeszcze dwa ostatnie ataki z shurikenem. Odskoczy od nas i może do nas rzucić shurikena, bo dwa razy albo tylko raz. Jeśli rzuci dwa razy, deflektujemy dwa razy i przechodzimy mu za plecy. Możecie nacisnąć raz dash, czy też unik, albo dwa razy. I to jest właśnie moment, w którym używamy jakiejś umiejętności shinobi. Czy to podwójne chimonji, czy to właśnie eteryczne przejście, czy to wirujący cios na przykład, nie ma znaczenia. On w tym momencie będzie właśnie wrażliwy na wszelkie ataki, możemy szybko mu zbijać zdrowie i jednocześnie właśnie nakładać mu sporo postury. I kolejny atak z shurikenem. Będzie zwykły shuriken, potem mocny taki atak zamaszysty od dołu. To jest również dobry moment, żeby zdeflektować jeden shuriken, potem zdaszować, czyli uniknąć do przodu i wchodzimy mu na plecy i znowu atakujemy umiejętnością shinobi. Możecie również to zdeflektować czy też zablokować, ale bardzo dużo postury wam to nabija. Żeby rozróżnić te dwa ataki, przy rzucie shurikenem patrzcie na rękę. Jeśli widzicie, że rzuca raz i zaraz się zaczyna schylać lekko, doszujemy do przodu od razu po pierwszym deflekcie. A jeśli widzicie, że odskakuje do tyłu właśnie i rzuca do nas shurikenem raz, potem znowu będzie machał ręką, ale nie będzie w żaden sposób kucał, to będzie rzucał drugi shuriken i będzie skakał nam nad głową. Musicie po prostu nauczyć się rozróżniać te dwa shurikeny, bo inaczej będzie problem. Przechodzimy teraz do drugiej fazy. Ta faza jest znacznie bardziej irytująca, bo tutaj przy odskoku od nas nie będzie rzucał shurikenami, tylko będzie rzucał bombami. Odbije się od nas nogą, możemy to zdeflektować, ale potem musimy się wycofać. Ta trucizna na ziemi będzie się utrzymywać przez pewien czas, dlatego musimy się odsunąć i nie stać w tej truciznie, bo będzie problem. I to jest ten minus tej walki, że tutaj no sporo czasu będziemy tracić na to, żeby znaleźć jakąś lepszą pozycję. W tej fazie również może czasami używać bomby dybnej. Polecam od razu gdzieś odbiec do tyłu, do momentu aż nie będziecie w stanie zaznaczyć celu na sowie i klasycznie walczymy dalej. Ta bomba dymna nam nic nie robi, tylko po prostu przez chwilę nie widzimy sowy i nie możemy go zaznaczyć. Odbiegamy i tyle. No i poza tym ta faza druga niczym się nie różni. Będziemy miał dłuższe kombosy zdecydowanie. Zamiast trzech ataków możemy mieć cztery bądź pięć. Przygotujcie się. Większość tych ataków i tak jest telegraficzna, to deflektowanie wam nie powinno sprawić problemów. No i oczywiście przy shurikenach, jeśli rzuci jeden shuriken i zaraz kucnie, będzie do nas doskakiwał. Skaczemy do przodu, atakujemy go w plecy. Jeśli rzuci dwa shurikeny, czekamy aż skoczy nam na głowę, znowu obchodzimy go za plecy i uderzamy umiejętnością shinobi. A, no i przygotujcie sobie shurikeny, bo w tej walce w drugiej fazie on może sobie regenerować posturę, tak jak generał Ashiny. Bardzo często po rzucie właśnie bombami może zacząć regenerować posturę, rzucamy po prostu w niego shuriken i walczymy dalej. Do samej walki polecam cukierek na przykład Gokana, jeśli będziecie cały czas deflektować, bo wtedy tak szybko wam nie zbije postury. Ewentualnie możecie używać cukierka Ako, żeby zadawać mu troszeczkę więcej obrażeń. Tylko pamiętajcie, że w tej walce ciężko jest wyłapać ten moment, kiedy możemy go zaatakować. Stąd też sam cukierek może nam niezbyt pomóc. Ale ja sobie go założę, czemu nie?
Jeśli chodzi o narzędzia Shinobi, możecie również użyć petard. On jest całkiem wrażliwy na petardy. Możecie go śmiało zestunować dosyć szybko. Tylko też pamiętajcie o tym, żeby nie spamować petardami, no bo w pewnym momencie staje się niewrażliwy na nie. I jeśli macie boskie konfetti, macie ich nadmiar, to też warto sobie użyć, bo to wam zwiększy dosyć mocno obrażenia. Możemy zacząć walkę z sową. Pogadajmy z nim na początku. On nam zaoferuje dwa zakończenia. Father, to think you were still alive. That was my design. But the same could be said for you. I was certain you died that night. The power of the divine air brought me back. That's it. What? The divine air's power. The dragon's blood. Must be mine. Father. Now you see it. Remember the first rule of the code. As your father, I order you to forsake your master. From this moment, he is your master no more. Forsake the divine heir. Listen to me, Wolf. Obey your father's command and forsake the divine heir. Mamy kolejną właśnie zasadę kodeksu. Pierwsza, słuchać się przede wszystkim ojca. No i oczywiście druga, być wierny naszemu panu. Bronić go za wszelką cenę. Nawet cenę własnego życia. No i teraz możemy wybrać zakończenie. Jeśli porzucimy Kuro zgodnie z kodeksem, mamy krótkie zakończenie, jest to zakończenie Shury. Zawalczymy z Emmo oraz Yeshinem i zakończymy grę. Albo możemy wbrew kodeksowi pozostać wiernym Kuro i wtedy mamy dłuższe zakończenie. Będzie jeszcze kolejna lokacja, nowe przedmioty, nowe minibossy i tym podobne. I wtedy możemy wybrać jedno z trzech dobrych zakończeń. Tak jak wspominałem, w tym momencie wybierzemy sobie dłuższe zakończenie, bo i tak w nowej grze plus będziemy musieli to zrobić, aby zdobyć platyny. Więc wbrew kodeksowi pozostań wierny Kuro. I cannot do as you ask. You... what? A shinobi? Showing the likes of... compassion? Unthinkable. Such a... miserable display. Why, boy? Why can't you understand your father's will? Have you forgotten the Shinobi Code? A code must be determined by the individual. This is what I've decided. Just as my master did. Seems you've grown, if just a little. Have it your way. Young wolf. Young wolf. Enough talk. In a while. I zaczyna się walka. Od razu możemy przygotować się do deflektowania. Jak widzieliście, jeden shuriken, od razu przeskoczyłem na prawo do przodu. Ma bombę, to odskakujemy od bomby. Deflekt, deflekt. Boimy, odskoczył. Deflekt. Bomba, znowu odskakujemy. Deflekt, deflekt, deflekt shurikeny i znowu deflekt, deflekt. Przy shurikenach zawsze możemy deflektować. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa shurikeny będzie do nas skakał. Możemy skoczyć za plecy i używać właśnie umiejętności Shinobi. Ja będę używał eterycznego przejścia, mam całkiem sporo ataków. To również będzie całkiem przydatne. Dwa deflekty. Stoimy, czekamy jeśli chcecie. Deflekt, deflekt. Dwa deflekty szybkie, bo się zaczął obracać. Shurikeny. Bomba. No i znowu odchodzimy. Odchodzimy i czekamy. Raz, dwa. I używamy umiejętności Shinobi. Odskakujemy do tyłu, jeśli uderzy nas barkiem, bo będzie rzucał petardy. I znowu odchodzimy dalej. Raz, dwa. Jak widzieliście, po pierwszym shurikenie schylił się i dlatego od razu od nas, do nas doskoczył z mieczem. Wtedy możemy rolować również za niego i zaatakować go umiejętnością Shinobi. I atakujemy.
odskoczył, rzucił shuriken, od razu się schylił, to będzie do nas doskakiwał. Reflekt, nie udało mi się, ale trudno. Dwa shurikeny, skaczemy za niego i umiejętność Shinobi. I znowu to samo. Raz, bomba, to odchodzimy. Dwa, raz tylko rzucił, od razu się schylił. Bombę rzuca, możemy się odsunąć. Dwa shurikeny, skaczemy za niego i znowu to samo. Niefortunnie trochę. Obrócił się, dwa razy atakujemy. Znaczy dwa razy deflektujemy. No i teraz, moi drodzy, jak to wygląda, gdybyśmy chcieli dokładać nasze ataki? Tak jak w przypadku pani Motyl, czyli chcemy wymieniać się deflektami. Pamiętajcie, że może właśnie uderzyć nas barkiem i wtedy musimy odskoczyć do tyłu, bo inaczej nas trafi petardami. Czekamy, aż kombo się skończy i możemy go atakować. Jeśli rzuci bombkę, odsuńmy się, jeśli chcemy się leczyć, oczywiście. Atakujemy. Raz, dwa, trzy, deflekt. Deflektujemy raz i znowu atakujemy dalej. Jeśli odskoczy, podchodzimy dalej do niego. Barkiem odsuwamy się, skończą się petardy, podchodzimy, atakujemy dalej. Trzy ataki, znowu atakujemy go dalej, deflekt. Raz, bombę rzuca, odsuwamy się. A, niefortunnie. Poczekajcie, nigdy nie atakujcie tak od razu, no bo jak widzicie, to dostaje się za darmo obrażenia potrzebnie. Niech sobie skoczy. Leczmy się i lecimy dalej. Dwa, trzy, cztery. Atakujemy teraz. Jeśli nas deflektuje, przygotujmy się na deflekt. Rzucił bombkę. Pierwsza faza za nami. Teraz się powali na ziemię. Będzie nas błagał o litość. Wait, please. Tylko to jest oszustwo. Jeśli podejdziemy, odskoczy. Pojawi się chmura dymu. I walczymy dalej. Teraz pamiętajcie, że przy każdym odskoku od nas będzie używał trucizny. Jeśli już używa dymu, staramy się odbić jak najszybciej się da. Kupmy sobie trochę miejsca, nie stójmy w truciźnie i lecimy dalej. Raz. Bomba, odsuńmy się. Jeden tylko atak z shurikenem, bo zaraz się schylił. Powinienem przeskoczyć do przodu. A, niefortunnie, trochę za szybko. Leczmy się. Jeśli chcecie wiedzieć dobry timing, znać dobry timing na leczenie się, to róbcie to właśnie w momencie, gdy na przykład rzuca to bombkę, bo wtedy macie sporo czasu. Skaczemy za niego. Eteryczne przejście. Trucizna. Odskakujemy do tyłu. Dwa, trzy, cztery. Możemy atakować. Bomba dymna. Odbiegamy. Czekamy, aż będziemy mogli zaznaczyć cel. Przeskakujemy za niego, atakujemy go. Ucizna. Regeneruje sobie posturę, to rzucamy shuriken. Zawsze praktycznie po bombkach. W drugiej fazie. Trzy, cztery. Możemy go zaznaczyć, atakować. 4. Bomba dymna, odbiegamy i zaznaczamy cel, dopóki nie możemy zaznaczyć sowy. Bomba dymna będzie? Znaczy, sorry, trucizna. Atakujemy go teraz umiejętnością i czekamy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. W drugiej fazie ma więcej kombosów. Odbiegnijmy od niego. Odskakuje nam na plecy. Odskakujemy do tyłu i rzucamy shuriken, żeby nie zregenerował swojej postury. Znowu za niego i lecimy dalej. Cały czas miejcie za sobą wolną przestrzeń, bo będzie inaczej ciężko. I to był Sowa. Jeszcze raz musimy go zaatakować. You taught me well. That's my boy. I tym samym zgarniamy kolejne wspomnienie wielkiego Shinobi.
Wielki Shinobisowa był przybranym ojcem wilka. I mamy również pachnącą gałąź. Emma nam wspominała, że ktoś kiedyś uciął gałąź. Teraz już wiemy kto. Wysuszona pachnąca gałązka wiecznego drzewa, zerwana przez ojca wilka. Wieczne drzewo to sakura, więc wywołuje silne uczucia nostalgii. Takeru prawdopodobnie spoglądał na kwitnącą gałąź, wspominając dom. Jeden ze składników kadzielnicy, których boski potomek potrzebuje do zerwania nieśmiertelności. I otrzymujemy 6000 punktów umiejętności. I tym samym mamy posążek. Możemy sobie użyć wspomnienia. Największą ambicją Wielkiego Shinobisowy było zdobycie mocy smoczego dziedzictwa. Nadszedł czas, by rozsławić swoje imię w całej Japonii. Wszystko wzięło swój początek z tej ambicji. No i mamy już 9 punktów siły ataku. Ale moi drodzy, kolejną częścią zajmiemy się dopiero w przyszłym odcinku. Z mojej strony to było tyle. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Piszcie w komentarzach, co myślicie, piszcie jakieś sugestie. A ja żegnam się z wami. Na razie, trzymajcie się. Cześć.